Cześć. W dzisiejszym filmie zajmiemy się zagadnieniem joysticka. Opowiemy, do czego służą, jak działają, jak je konserwować, gdzie je kupić. Co to jest i jak działa joystick? Element sterujący zamontowany w pulpicie lub panelu sterującym podnośnika i na tych właśnie skupimy się w tym materiale, ale joystick to też element sterowania dźwigu czy dowolnej maszyny mechanicznej. Znalazł on zastosowanie w popularnych automatach do gier, konsolach czy komputerach, gdzie pełni dokładnie taką samą funkcję. Podstawową i najbardziej obrazową funkcją joysticka to przełożenie naszych myśli, tego co chcemy zrobić maszyną, na jej działanie. Jeżeli pomyślimy, co chcemy wykonać, przekładamy pomysł na nasze mięśnie, a one wykonują ruch, w tym przypadku joystickiem. Ten z kolei odczytuje zmiany położenia i steruje elementami maszyny. To wszystko przekłada się na pracę i bez joysticka byłoby to co najmniej trudne. Sam joystick różni się od włącznika tym, że nie działa zero-jedynkowo, tylko wszystkie operacje możemy wykonywać płynnie z określoną siłą i prędkością, dlatego jest nieodzewną częścią maszyny, która musi działać precyzyjnie. To tyle z teorii, a w praktyce dźwignia joysticka jest zamocowana w korpusie i może się przemieszczać w jednej lub kilku płaszczyznach. Jej pozycja neutralna jest stabilizowana dzięki mechanizmom opartym na sprężynkach. Elementem czytającym parametr wychyłu będą różnego rodzaju detektory, potencjometr, wyłączniki czy czujniki Halla, a nawet w niektórych przypadkach tensometry. To właśnie te podzespoły odczytują stopień wychyłu drążka, czyli z jaką siłą zostało to wykonane. Duża gama joysticków jest wyposażona w dodatkowe przełączniki, które mogą wywoływać dodatkowe funkcje, na przykład takie jak skręt kół, a inne z kolei posiadają deadmana, czyli tak zwany czuwak, którego zadaniem jest zabezpieczenie przed przypadkowym wychyleniem dźwigni. Korpus to najczęściej odlew z różnego rodzaju metali lub tworzyw sztucznych, mechanizm rękojeści, obudowa dźwigni, mechanizm dźwigni i podzespoły elektroniczne. Jakie są rodzaje joysticków? Analogowe to te, których ruch czytają włączniki. Druga grupa to proporcjonalne, są wyposażone w potencjometry lub czujniki Halla. Oba przykłady mogą działać w układzie jedno- lub wieloosiowym z czuwakami, przełącznikami i innymi dodatkami. Konserwacja joysticków. Najlepsza konserwacja to obsługa w taki sposób, aby nie narażać go na uszkodzenia mechaniczne. Posługuj się nim w sposób spokojny, z wyczuciem, bez nerwów. Zapobiegaj uszkodzeniom gumek, osłonek, a jeżeli już to nastąpi, wymień je bez zbędnej zwłoki. Staraj się zabezpieczyć go przed skrajnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak śnieg lub deszcz. Nie dopuszczaj do luzowania obudowy w korpusu w pulpicie, bo przekłada się to na jego precyzję pracy i pole. Traktuj go jak własną rękę, podobnie jak skóra na niej, jest on sensorem odbierającym bodźce. Jakie są ceny oryginałów? Popularne marki takie jak JCB, Genie, Olot czy JLG to przedział w zależności od rodzaju funkcji joysticka od 500 do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Joystick można nabyć też w wersji zamiennika. Jest on odwzorowaniem oryginału, często wykonany z nieco tańszych komponentów, jednakże w pełni zachowuje swoje właściwości i funkcjonalność wzorca. Dobrej jakości zamienniki to średnio koszt 50-80% wartości oryginalnej części, a ich żywotność jest zbliżona do oryginału, funkcjonalność taka sama. Tu pojawia się zasada zdrowego rozsądku, jeżeli możesz kupić zamiennik o wartości 20% oryginału, zastanów się, czy warto, bo taki kompromis ceny do jakości może być jasnym sygnałem, że coś tu jest nie halo. Kiedy da się naprawić, a kiedy trzeba wymienić joystick? Jeżeli uszkodzeniu uległy podzespoły joysticka, takie jak gumki, sprężynki czy przełączniki, możemy taką naprawę wykonać sami, w zależności od posiadanych umiejętności lub zlecić to specjaliście. Należy przy tym pamiętać, że niektóre z tych napraw będą nieopłacalne. Jeżeli szukasz nowego joysticka lub twój uległ uszkodzeniu, skontaktuj się z nami. Pomożemy i skonsultujemy, czy możemy go naprawić. Pamiętaj też proszę, że to nie jest joystick. Wiele razy słyszymy, popsuł się joystick, maszyna nie funkcjonuje. To jest pulpit. Joystick znajduje się w pulpicie i jest elementem, który służy do tych rzeczy, o których powiedzieliśmy wcześniej. A teraz już... Teraz jest siódmy. Jaki siódmy? Dawaj.